kim ojciec miał pojedynek i przegrał. Z jakiego powodu walczył i umarł? Nawet ja nie wiem na pewno. Dzień po jego zniknięciu w jego pokoju znalazłem list, który został zaadresowany do mnie. Mówił: Ryu, jestem na mojej drodze do pojedynku na życie, pojedynku na śmierć. Jeżeli moim przeznaczeniem jest nie powrócić, ty weźmiesz miecz smoka z rodziny Hayabusa. Pójdziesz do Ameryki zobaczyć archeologa Waltera Smitha. Ryu, bądź dzielny. Będę miał moją zemstę! Tym oto animowanym intrem zaczyna się gra Ninja Gaiden na NES-a, wydana przez Tecmo w Ameryce w 1989. Gra znana w Japonii też pod tytułem Ninja Ryuken 3. Taka jest znana. I witajcie z wersji w kolejnym Let's Play. A dlaczego to robię? Ponieważ czasowo nie mogę grać w gry takie jak Castlevania czy Ace Attorney. Też zdecydowałem się na tą grę, aby jakoś wam te oczekiwania umilić. Oto Ninja Gaiden, gra uważana powszechnie za jedną z najtrudniejszych platformówek. I ja popieram tą decyzję. W każdym razie zacznijmy. To, co zbieram teraz, to są... To jest, można powiedzieć, energia. Zaraz zresztą zobaczycie, do czego ona się przyda. Tylko spróbuję tu wskoczyć. Ale Ryu czasem ma problem za... O! Oczywiście dostaliśmy shuriken. Jeżeli naciśniemy bodajże górę i atak, Ryu wyrzuci go, zużywając 3 punkty ninjutsu, można powiedzieć, nimpo ninjutsu, tak się nazywają te techniki. W tej grze jest coś takiego jak timer, czyli że misję wykonujesz na czas. W dodatku są chmary przeciwników, co wcale zadanie ułatwia, co widać na załączonym obrazku. Boleśnie. Ryo ma możliwość spinania się po ścianach, znaczy przyklejania się do nich. O! To jest jego najpożyteczniejszy, jeden z najpożyteczniejszych superataków, który jednak zżerał 5 jednostek energii. O! A tutaj mamy nieśmiertelność. Pozostajemy zatrzymanie czasu, taki power-up. A! I grę będę w pewnej mierze robił na ślep, ponieważ trochę w nią grałem, ale nie w całą. Tam na górze coś jest, coś co przegapiłem. Ale można to dostać. O, to jest shuriken demonicznego wiatru. I jest on wyrzucany w taki sposób po prostu, że wrzucasz go i on do ciebie wraca, ale i tak marnujesz energię. Ponoć można mi w jakiś sposób manipulować, a ja nie chcę tego próbować. I, moi drodzy, jesteśmy już przy bosie. Spotkanie z nim boli. Naprawdę. Nie jest to ten łatwy boss. Znaczy się... Nie, no, jest to jeden z łatwiejszych bossów w grze. Hop. Au. Ale... Wszystko w porządku. Pierwszy akt z głowy. Szybko, prawda? Kim oni są? Wygląda na to, że za mną podążają. Kto tam jest? Tylko dziewczyna. Wynoś się stąd. Tak zrobię, ale najpierw... Co... Akt do drugi. O. Au. Gdzie? Gdzie ja jestem? Widzę, że już przestajesz być nieprzytomny. Kim jesteś ty? Szsz. Nie wydaje tak dużo hałasu. Mam coś. Mam dla ciebie pewne zadanie. Bierz to i uciekaj. Co to? Za statuetka. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Pośpiesz się. Hej, czekaj. Kim jesteś?
Nie próbowałeś mnie zabić? Ktoś przychodzi, uważaj. A ty skąd to wiesz, co? Pewnie jesteś w kontrszachtach z tymi potworami, co teraz przybędą. O! Ninja Gaiden wyróżni się także bardzo fajną ścieżką dźwiękową, której prawdopodobnie nie możecie usłyszeć przez moje problemy z kompem. Polega to głównie na tym, że mój Windows XP po prostu nie chce się uruchomić działa na systemie awaryjnym. Ja teraz. System powołany do sytuacji awaryjnych. Wow! Tu jest w tej grze bardzo dużo jest takich skoków. No. O, i po drabinkach tylko można się wspinać. A, widzicie. Wow. Na szczęście Ryu przykleja się do ścian, a nie trzeba jakiś refleksów, aby od tych ścian odskakiwać. Tu zeskakujemy i tu skaczemy, żeby dostać się... O! No! Ło! No, właśnie, to jest jeden z atutów tego, że Ryu opisie ścian. Nie martwcie się, teraz te etapy są tak łatwiutkie, że no po prostu nie chce się nic mówić. Później gra pokaże swoje prawdziwe oblicze, ale zobaczycie. O, mamy 50 punktów ninjutsu. Mieliśmy. Dlatego wolę nie zbierać żadnych power-upów i uważać, bo to się przyda na bossów. Przydaje się głównie. Yip. O. Widzicie, takie skoki potrafią sfrustrować. O. A. Nie wiem, co to są te... Oj, oj. Czas się kończy. Zobaczcie. Aha. Szybko. Ryo! Pierwsza śmierć. Macie szczęście, że nie pamiętam, którym przyciskiem robiłem save state'y. No. Kurde, szkoda tylko, że tej muzyczki można być nie słychać, jak mówiłem, przez moje problemy. O, koniec etapu. Tfu. Się... Tak. Nie! Cholera. No nic, mamy kolejne 150 sekund. O cholera, o cholera. Cholera, gin. O, muszki. Muszki tutaj są power podawcami, a tutaj mamy kogoś nawet z bronią. O, to było fajne przed chwilą. To, co udało mi się zrobić z shurikenem, bumerangiem. I tutaj nie możemy po prostu spaść z tego, co wiem. Musimy zejść. Grzeczny chłopiec. Grzeczny ninja. Przestańcie się tak spawnować bezczelnie. Okej. Ja.